Przechodzimy do kolejnego punktu tego punktu. Bardzo proszę przewodniczącą komisji o przedstawienie tego projektu uchwały. Rozszerza się zakres rzeczowy z celem powierzonym na rok 2013 modernizacja sanitariatu ZS812 o zapis wykonanie dodatkowych prac polegających na wykonaniu dodatkowego stanowiska sanitarnego. Może już tak? Tak. W kwocie 3000 zł. Wykonanie czy remont? Wykonanie. Wykonanie, bo to jest jakby mówiłaś, że tam jest. Jest, tylko że obok jest maleńkie pomieszczenie w sali gimnastycznej, gdzie nie ma, w ogóle nie ma po zajęciu nam segmentu jednego przez stowarzyszenie i przez jakąś tam drugą szkołę. Odcięto nas od sanitariatu, które były bardzo blisko sali gimnastycznej. I my generalnie z sali gimnastycznej, żeby młodzież mogła korzystać, to musi przejść przez cały główny hol i cały boczny główny hol, żeby dojść do sanitariatu. Więc no i tam chcemy zrobić, tam, ja tam był sanitariat, tylko po prostu on był wyłączony ze względu na to, że mieliśmy bardzo blisko wyremontowane w całości sanitariaty w segmencie liceum. Także dlatego tak to chcemy wykorzystać te 3000 zł. Znaczy ja na pewno wiem, że tutaj chyba pan księgowy, pan Grzegorz się bardzo pospieszyli pisząc to sprawozdanie. W sensie, bo musieli nagrywać sprawozdanie i tą kwotę 3000, która została, powinni zadbać o to, żeby uratować. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bo czego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Jednym głosem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie było. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę i nie było takiej dyskusji jak przy poprzednim projekcie. Przechodzimy.